Bardzo mglisty listopadowy dzień i sandacze tego nie lubią, ale z kolei okonie, mam nadzieję, ożywią się, bo zaczął wiać wiatr. Wcześniej było tak nieruchomo, taka tafla, a w tej chwili już tutaj widzę falkę i to jest nadzieja, bo okoń bardzo lubi, jak się coś rusza w wodzie, a najbardziej dobra guma, jak się rusza w wodzie. Kurczę, znowu mi spadł przed chwilą tak naprawdę. Łowię bardzo delikatnym sprzętem. Ta wędka ma ciężar wyrzutu do 9 gram i tutaj troszeczkę przegiąłem, bo główkę dałem 10 gram, ale łowię na 5-6 metrach i chcę, żeby to w miarę szybko opadało i tam trochę stukało o to dno. O, siedzi. No i to przynosi wyniki, bo te okonie po prostu walą. Chodź do mnie, garbusku. I zajedzenie było pełne. Cała gumka zniknęła w paszczy. A łowię na... o! Taki baster, pomimo że jest zbrojony, zobaczcie, krótko, on cały wszedł do okonia, do przełyku. Czyli żerowanie jest. A ten okoń miał jakieś przygody, musiał mieć jakieś spotkanie. Z kormoranem prawdopodobnie, bo to wygląda, jakby był dziobnięty od góry. Pa, pa. To w tym momencie jest branie za braniem. Bardzo fajne, tłuste garbusy wyjeżdżają. Strasznie im zasmakowała ta guma w ogóle, ten kolorek. Pomimo że jest tak szaro, ciemno, to on właśnie bierze na spokojny, naturalny kolor po prostu. No jest tu pełno tych okoni. Dobra, czekamy na jakiegoś potwora. No. To jest okoń. I tu w tym momencie trochę lepszy zawodnik po drugiej stronie zdecydował się na wessanie gumy, bo to było wessanie, to było branie takie. Po prostu guma została zebrana, ale nie jest jakiś znowu sporo większy, no ale już bardzo ładny. To już jest gruby okoń, taki fajny. One biorą pewnie i mają właśnie coś z tymi płetwami grzbietowymi. Tutaj musi być jakieś ptactwo aktywne, a jemu w ogóle nie wyrosła ta płetwa. Ewenement. Zobaczcie, jaki jeżyk śmieszny. Jest. O! O Jezu, spadł. Siedź. O, skubaniec. Ten będzie ładny. To już może być trochę większa ryba. No, czuję po ciężarze, że nawet już on nie podchodzi do góry, tylko jedzie swoją ścieżką. O, tak, tak, tak. Chodź tu, koleżko, chodź. Pokaż się nam. O, to. To.
To już jest okoń, jakim się można pochwalić. Proszę bardzo. Super łowienie. Praktycznie co rzut to nie jest to, że jedno branie, ale jest jedno branie, spada albo puka i następny podpływa. Coś niesamowitego. To jest właśnie ten żer listopadowy. Jak się dobrze dobierze przynętę, ciężar główki, to można ciachać rybę za rybą. Pozornie niewielka różnica w głębokości, bo dosłownie 1,5 metra, ale tutaj za mną zgromadziło się takie posiedzenie ryb różnych, jest aż gęsto na echosondzie, że postanowiłem się zatrzymać i spróbuję porzucać okoniową gumą. Konie w tym momencie już całkiem ładnie się grupują. Można na echosondzie zobaczyć całe stada, jak jest wybrukowane dno i po prostu podpływać i sobie łowić. Tutaj jakiś wziął glutek. O, proszę. Nabrał ochoty na gumę. Przygniótł. To było takie branie przygniatające. Brodą po prostu podjechał i ciach! O koniu. W ogóle się nie stroszy. O! No jest cały czas generalnie ta gumka. Jedzi. Fajnie branie było widać. Ho, 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 ho. Tu łowienie w takich miejscach ma sens, bo tu jest najwyższa temperatura z całego tego systemu wodnego. A temperatura ta wynosi 5 stopni i 13 setnych. To jest w tym momencie najcieplejsze miejsce. Łowię w tej chwili na wędkę Cicata Pro Jigger długości 1,86 metra i ciężar wyrzutu do 9 gram. Ale nie boję się przeciążać, bo tutaj się łowi w dołkach takich po kilkanaście metrów, więc ja zakładam spokojnie na to główki 12 gram, czyli razem z gumą to wychodzi z 15 albo i lepiej. I to sobie radzi. Ponieważ ja troszeczkę testuję sobie ten kij, to postanowiłem go już konkretnie przeciążyć. Zakładam 12-gramową główkę. No a kijek jest do 9 gram, więc powinno być ok. Na główce taka beżowo-szara, lekko na zielono opalizująca gumka Mistrala typu robak.
prowadzę takimi dosyć agresywnymi skokami. Mam nadzieję, że ten okoń zareaguje. Ale równie dobrze może w to walnąć sandacz. Siedzi. Bardzo przyjemny okonek. Taki jak należy. I tutaj też nie boję się takiej wielkości ryby, czyli takiego okonia, powiedzmy 28-27 cm, podnosić na kiju. Ta wędka to nie jest wklejanka, to jest pełny węglowy dwuskład. I dzięki temu ma swoją moc, taką dosyć dynamiczną. Tutaj nie ma ryzyka, że przy takich akcjach ona się złamie po prostu. Robal był cały zassany. Bezproblemowo. Mua.